Jak stworzysz swój własny pierwszy skaner akcji? Oczywiście trzeba stworzyć nowy kod. W tym momencie tutaj folder zadania mam do webinarów. Klikam na nim prawym przyciskiem i wybieram. O, jeszcze muszę. Wybieram New Formula. Niestety jest to poza okienkiem, które widzicie. I nazwę go pierwszy skaner. Enter. Niech się nazywa po prostu pierwszy skaner. I w tym momencie biorę znowu prawym przyciskiem i wybieram Edit. Otwiera mi się pusta formuła. I prawdę mówiąc, powiem Wam, że podstawowy skaner jest tak prosto stworzyć, że aż nie do wiary. Mianowicie musisz odpowiedzieć sobie, co ma decydować o tym, że dana akcja zostanie przez skaner wybrana lub że nie zostanie wybrana? Powiedzmy, że wrócę znowu do tych średnich, które się najprościej zapisuje. Piszę po prostu filter, to jest zmienna, którą należy wypełnić. Ma być w niej prawda, jeżeli dany walor ma się załapać do wyników skanowania. Ma być tutaj fałsz, jeżeli dany walor ma się nie załapać do wyników skanowania. I w takim razie, przykładowo, na ostatniej świeczce chcę, żeby wyrzuciło mi wszystkie akcje, dla których średnia MA, czyli Moving Average, prosta średnia krocząca z zamknięć 15, no może nie 15, 21, jest większa od prostej średniej kroczącej, również z zamknięć 55. Taki prosty kod już spowoduje, że wszystkie akcje, które spełniają ten warunek, zostaną wyrzucone w tabelce. Zapisuję go oczywiście. Mogę kliknąć, że zapisuję. Mogę kliknąć sprawdzanie poprawności AFL, czy nie ma gdzieś błędów. I generalnie wysyłam go do analizy. Wysłanie do analizy również zapisuję, jak widzisz, dyskietka zrobiła się szara. Wysłałem ten kod do analizy. I w tym momencie ważne są w zasadzie dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz tutaj sprawdzić w polu formula, czy na pewno jest to ten kod. Żeby nie zrobić błędu, że sprawdzasz, skanujesz bądź testujesz coś na innym kodzie niż myślisz, nie na tym napisanym przez ciebie w danym momencie. To jest raz. Drugie, trzeba wybrać tutaj na jakich walorach? Ponieważ to jest skaner, to nie ma być na domyślnym, włączonym w tej chwili walorze, tylko chcę przeskanować wszystkie symbole, czyli wybieram All Symbols. Tutaj mała uwaga, do tego trzeba mieć odpowiednie źródło danych. Żeby przeskanować cały rynek, na przykład nie da się użyć praktycznie statiki. To znaczy, można ją zmusić do tego, żeby ona to przeżyła, ale statika w momencie, gdy Ami Broker zgłosi się do niej podane 400 walorów, statika między 25 a 50 walorem się zawiesi. Przestanie prawidłowo funkcjonować. Wiąże to z tym, że statika prawdopodobnie z serwerów producenta zawsze ciągnie dane tickowe i po prostu to zamula jej niesamowicie pamięć operacyjną i powoduje zawieszenie programu. Dlatego, żeby móc przeprowadzić skanowanie, móc włączyć tutaj All Symbols, albo móc filtrować na przykład wyłącznie po akcjach, czy wyłącznie po ulubionych, potrzebne jest źródło danych, które wytrzyma taką operację. To jest bardzo ważne. Następnie ustawia się zakres, z jakiego ma być przeprowadzane skanowanie. Domyślnie takim najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ustawienie tutaj, jest One Recent Bar. Zaraz pokażę, dlaczego i o co tutaj chodzi. I jeszcze tylko jedną rzecz należy sprawdzić. W menu Settings, to jest ten klucz ze śrubokrętem, w momencie kiedy kliknę, muszę sprawdzić, czy tutaj jest ustawiony odpowiedni interwał. To jest jedyna rzecz, którą w tym okienku trzeba sprawdzić. Ja mam w tej chwili przełączone na dane dzienne, więc mam prawidłowo ustawione daily. Robię OK i żeby przeskanować rynek naszym pierwszym skanerem, wybieram Explorer. Nie scan, to jest stary rodzaj skanowania, który szuka walorów, na których jest sygnał inwestycyjny. Większe możliwości, moim zdaniem, znacznie daje przeszukiwanie za pomocą Explorer. I to jest właśnie taki kod, jak przed chwilą napisaliśmy.
Klikam Explore i w tym momencie znajduje mi walory, które spełniają wymagania, że średnia 21 jest nad średnią 55. Jak widzisz, cały czas trwa skanowanie. Widać tutaj przy okazji, że te dane plikowe w tym komputerze do webinarów mam załadowane akurat 6 października, czyli to są dane z piątku w tym momencie. Nie aktualizowałem dzisiejszych danych jeszcze i mam wybrane walory. Jest tu pewien taki niuans, mianowicie są również dane starsze, na przykład tutaj z 15 czerwca. Dlatego, że jest one recent bar, to bierze dla wszystkich danych, sprawdza jak to jest na ostatnim słupku. Akurat jeżeli coś zakończyło notowania 15 czerwca, no to 15 czerwca ma ostatni słupek. Można się również przed tym zabezpieczyć. Mogę tutaj wpisać 6 od 6 do 6 i w tym momencie eksploracja, czyli ten skan rynku, będzie wyrzucał wyłącznie walory. O, przepraszam, jeszcze tutaj muszę zmienić. Tu ustawiłem datę od 6 do 6, ale nie zmieniłem, tu było dalej one recent bar. Biorę from dates to dates i w tym momencie daty zaczynają mieć znaczenie. Jeszcze raz explore i w tym momencie nie powinny się pojawić żadne walory, które zrobiły to wybicie średnich, tą różnicę średnich innego dnia niż 6. Dlaczego mówiłem, że tutaj należy ustawić one recent bar, albo dlaczego ustawiłem tutaj dzień ten sam w obydwu okienkach daty? Jeżeli ustawiłbym na przykład 4 do 6 i zrobię explore, to zauważ, że niektóre walory pojawiają się po kilka razy. Na przykład taki AC Autogaz miał średnie w odpowiedniej kolejności 4, 5 i 6. Ta eksploracja jest wtedy przeprowadzana jak gdyby niezależnie dla dnia 4, dla dnia 5 i dla dnia 6. Na bieżące użycie skanera wymaga świeżego sygnału wyłącznie. Dlatego ustawić trzeba tutaj albo jedną datę, albo ustawiasz tutaj one recent bar i wtedy również wyrzuca wyłącznie jednorazowo wszystkie akcje. Natomiast one recent bar, tak jak było widać, pokazuje również walory, które skończyły notowanie jakiś czas temu. Można się przed tymi obydwoma rzeczami zabezpieczyć, także nic tu nie trzeba ustawiać w datach. Można nawet sobie wybrać all quotes, a i tak skanowanie będzie przeprowadzone wyłącznie po ostatnim dniu. Teraz jeszcze to, co mówiłem wcześniej, już pokazywałem to nawet 2 tygodnie temu. W momencie, kiedy odepnę to okienko, wezmę, żeby ono nie było normal, tylko floating, czyli takie pływające okienko, wtedy założę tutaj new blank chart, sekundkę, wrzucę na niego wykres ceny, ok. No, coś mi tu blokuje. Sekundka. Zamknę na chwilę. OK, to zamykam. I teraz jeszcze raz wezmę kod, przeprowadzę eksplorację. Pierwszy skaner. Analysis i Explore. I teraz jeszcze jedno podejście. W momencie, kiedy robię, żeby było okienko pływające, jestem w stanie widzieć zarówno okienko z wyskanowanymi walorami, a nie all quotes, miało być tylko from dates to dates. Jeszcze raz, teraz to już pojechałem po całości. I tutaj 6.6. Dobrze, mam wszystko pojedynczo, tylko na dzień 6. Zauważ, że w momencie, kiedy klikam tutaj na wykresie, od razu widzę dany walor. I na dodatek jest on ustawiany również w tym interwale, na którym skanowałem. Więc w momencie, kiedy wyrzuci mi tutaj na przykład 20 walorów z 400, jestem w stanie dosyć szybko przyjrzeć im się, w których chciałbym zainwestować. Poza tym, tak jak to było pokazane w tym wideo, które zrobiłem i było to pokazane również na webinarze
2 tygodnie temu, istnieje w skanerze możliwość zrobienia wielu dodatkowych rzeczy. To są już rzeczy bardziej skomplikowane. Nie jestem w stanie w tym momencie ich tutaj pokazać. Jest to kwestia rozwoju Twojego indywidualnego bądź obserwowania następnych webinarów. Na razie pokazałem Ci, jak prosto jest w ogóle zrobić skaner, który wyrzuca akcje spełniające założenia na przykład Twojej metody inwestycyjnej. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem i tak jak pokazywałem 2 tygodnie temu, w momencie kiedy... Och, niepotrzebnie edit, chciałem go wysłać do analizy. W momencie, kiedy jest bardziej rozbudowana formuła skanera, można mieć dużo więcej informacji z takiego skanowania. Tutaj na przykład jest skaner tak zwanej metody wybiciowej i mam maksimum danego waloru, na jakim się jakie było na ostatniej świeczce. Mam cenę zamknięcia na ostatniej świeczce. Kolorami mam zaznaczane pewne wyróżnienia, na które powinienem bardziej zwrócić uwagę. Ba, mam wyliczane, na jakim poziomie powinienem mieć stop zgodnie z tą metodą inwestycyjną. Jaki jest stop procentowo, ile stracę kapitału, gdybym się załadował pod korek, gdybym zainwestował wszystkie pieniądze. W związku z tym mam wyliczane, ile procent kapitału mogę zainwestować, żeby nie przekroczyć swojego progu bólu, czyli tego poziomu, który uważam, że mogę stracić na pojedynczej transakcji, że jest to dla mnie do przeżycia. Dodatkowo mam obroty minimalne i średnie z jakiegoś okresu. Jest możliwość filtrowania według tych obrotów. Ustawiam na przykład, że interesują mnie walory wyłącznie z obrotem minimalnym 10 tysięcy, z obrotem średnim 20 tysięcy i na przykład próg bólu ustawię na 5% straty w pojedynczej transakcji. W momencie, kiedy przeprowadzę eksplorację, mam już przeliczone nie tylko kapitał, ile mogę zainwestować i zaznaczone te atrakcyjniejsze walory, ze względu na procent kapitału, mam również wyrzucone walory, które nie spełniały moich wymagań, jeśli chodzi o obrót. No bo nie ukrywajmy, jeżeli jakaś akcja ma obrót poniżej 10 tysięcy złotych, to tam naprawdę śmieszne pieniądze tylko można w nią zainwestować. Tak może wyglądać Twój skaner. I w tym momencie, jeżeli czujesz AmiBrokera i jeżeli potrafisz to dalej pociągnąć, masz już podstawę do tego, jak robić własne skanowania rynku. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby maksymalnie upraszczać sobie życie. Chodzi o to, żeby inwestować w akcje 10 minut dziennie, a nie 3 godziny dziennie, obserwując wykresy. W związku z tym, co pokazywałem w tej chwili, mam dla Ciebie ofertę. Ponieważ przygotowuję dosyć duże szkolenie zbudowania skanerów. Przygotowałem w tej chwili dla wszystkich osób zarejestrowanych na webinary ofertę bardzo korzystną w stosunku do cen, które przewiduję później. Wystarczy, że wejdziesz pod taki adres, zobaczysz sobie wszystkie możliwości. Ja go tutaj jeszcze wpiszę. Pod takim adresem mam dla wszystkich uczestników webinarów ofertę, gdzie opisuję, jakie są plusy stosowania skanerów właśnie. I znowu jest to szkolenie podzielone na 2 moduły. Możesz zdecydować się na moduł pierwszy, podstawowy, gdzie będziesz mieć całą wiedzę, jak stworzyć własny skaner, tą obliczeniową. Następnie jest moduł zaawansowany, gdzie będzie pokazane parę różnych trików i gdzie dodatkowo gratis dodaję 5 gotowych skanerów rynku. Wszystkie 5 może być do akcji, zarówno polskich, jak i światowych. 2 z nich mogą być stosowane do Forexu. Oprócz tego jeszcze jest możliwy pakiet premium. Wszystko jest w szczegółach na tej stronie.